Cześć, ja jestem Adam i witam Was w kolejnym odcinku z gry Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja. Siema. Pokonaliśmy bossa w poprzednim odcinku, co spowodowało, że nie możemy się teraz tu przyzwać, ale podróżuję z tego punktu łaski, zachodnie starożytne ruiny, aby pokonać jeszcze jednego bossa, który się tu znajduje. Przelecimy na szybko ten fragment, bo to już zwiedzaliśmy, tu nic ciekawego nie będzie. Jak skończymy dodatek, to już później podstawka to poleci na momencie, nie? Bo w sumie tak stolicę zrobię już sobie sam do końca. Źle pojechałem? No z podstawki co nam Który? zostało? Na pewno podziemia, katakumby pod stolicą. Tak, właśnie nie zrobiliśmy katakumb, nie? To muszę, bo ja ją odblokowałem je sobie. No w katakumbach można się przyzwać na spokojnie. Tak, bo tam jest boss niezrobiony. Tak. No ale tam jest chyba dwóch bossów, bo w tych katakumbach są jeszcze lochy. Później północ nam została do zrobienia. No, szczyt olbrzymów, tak? Szczyt olbrzymów. Jeszcze ta ukryta lokacja, tam gdzie jest Melania. Tak. To jest z tymi smokami, gdzie jest ten Placidux. A, Farum Azula. A później jak pokonamy, przejdziemy Farum Azula, to jest droga prosta do końcówki. No też. Radagon, Elden Beast. Ale jak my jesteśmy tak już dopakowani po tym dodatku, te nowe bronie, No nowa właśnie, magia. te bronie, nie? To robi różnicę. Już myślałem, że nie trafię. Przeskakując. Tu widzę, że jeszcze oprócz tej drogi, która prowadzi do bossa, jeszcze jedno wyjście jest. O! No to ja już sobie później na spokojnie pozwiedzam tam. No, tu jest jeszcze jedna ścieżka. Zaraz tylko spojrzę, co tu jest. Ja muszę sobie przypomnieć, na co on był wrażliwy. Chyba na krwawienie. Na pewno na odmrożenie. Na pewno na odmrożenie, nie, tak. Czekaj, czy na odmrożenie to była Renala? Renale. Jej nabijaliśmy odmrożenie. Ale na niego też. Jeśli dobrze pamiętam. No, coś tu jest. Nie, tu nic nie ma. No dobra. A skrzyneczka jest. A w skrzyneczce. Fiku miku i talizman wszystkich tygli. Co nam daje talizman wszystkich tygli? Daje efekty wszystkich talizmanów tygli. No fajny taki, fajny pomysł, nie? Tylko co te talizmany dawały? Tam skok w tył daje jakieś tam coś tam takie. Taki pierdololo. Ty kurde... A, nie ten guzik. Cieniu, jeden. No dobra. Jestem na górze. I lecimy dalej. A, łuskowaty talizman tygra zmniejsza obrażenia otrzymywane od trafień krytycznych. Mamy punkt łaski. Jest łucznik, nie kusznik. Jeszcze sprawdzimy tu ten kawałek lasku, który tu jest. Tu nic nie pominąć, ale tu chyba nic nie ma.
Jak się zapatrujesz na nowe Call of Duty? No właśnie teraz jest otwarta beta. Sprawdziłem sobie też, jak wygląda, wiesz, podczas zamkniętej bety, czyli tych ludzi, co wszyscy kupili preordery i powiem ci, nie przygotowali się mocno. No bo serwery tam nie dały rady, nie? Tak, serwery były za słabe. Może ja coś tam czytałem, że serwery są za słabe, wywalało graczy, ale też są serwery za słabe na ten movement, co oni teraz sobie wprowadzili, nie? No ja ogólnie słyszałem, że w ogóle gra chodzi sama w sobie wyśmienicie, nie? Tak, gra wyśmienicie wygląda, tak dalej. No, finik strzelania taki, jaki powinien być. To jest właśnie to, nie? Że Call of Duty ma to w sobie, że każda jedna wersja jest mocno dopracowana i jest naprawdę technicznie jest w dobrym stanie. No, najgorsza odsłona to była jednak Modern Warfare 2, powiem ci, A ten bo świetnie. remaster? No ta nowa odświeżona wersja, nie? Po świetnie przyjętym Modern Warfare 1, tam co wyszedł w 2019, a później wyszedł Warzone na podstawie tego, no to się tu wyśmienicie się sprzedało, bo Warzone tak dalej, tak dalej. Później do tego Warzone'a dodawali takie dodatki, kolejne części, na przykład Cold War albo Vanguard był, tak dalej, i później zrobili reset i zrobili Warzone'a 2.0. Czyli nowego Warzone'a z nową mapą, nowymi taktykami, tylko ludziom movement się nie podobał. Był taki bardziej, wiesz, spowolniony, tak bardziej taktyczny. A w pierwszym Warzone'ie był movement szybki, trzeba szybko reagować, tak dalej. Heady leciały jak nie wiem co. Jak oglądałem tam streamerów, YouTuberów, heady leciały, wiesz, robili wślizg, przycelowanie i headik. Później trójka trochę to naprawiła. Feedback od graczy był mocny i firma, która za to była odpowiedzialna, no to naprawiała to na bieżąco. A ten Black Ops 6 jest podobno w produkcji od 4 lat, a testowany jest od 2 lat. Więc no trochę słabo im to wyszło, że serwery nie wytrzymają, nie? Nie dają rady. No właśnie, przy takiej grze, No i nie? Reportowanie graczy nadal działa tak samo, nie? Czyli reportujesz gracza i gracz czysty dostaje shadowbana, nie? A koleś, który jest odpalony, na przykład tam są gry rankingowe i na przykład najlepsza ranga to jest top 250. Tam są najlepsi gracze z danych serwerów, no to sobie biegają odpaleni. Dobra, bufujesz się? Tak, już bo zapomniałem jak to. No i jeszcze za nami. Widzę. No dobra, można i tak. Zmęczy się niedługo. Zdążyłem? No dobra. Kurde, nie dał nic. No nie. Zamiast. Skaczemy do bossa, tak? Dobra, lecimy. Dawaj. Dobry start. Nawet bardzo dobry. Całkiem przyzwoicie.
Kurde, naładowany atak. Uwaga, bazyliczki. Zajmuję się nimi. O, panie. O, nie, panie. Nie. Nie. Ja mam... zaraz. Czarny ekran. No na to się trzeba przygotować, nie? Chyba, że ja się skupię na tym nabosie. A ja bazyliczki? Myślę, że tak. Na strzała je zdejmowałem, więc... O, to może tak zrobimy, co? Tak to będzie najlepiej. Jest tak śmiertelna zaraza. Tworzenie... Ja nie mogę tworzyć jeszcze. Chcesz? Nie, na razie to zobaczymy. Na razie mam 4, nie? Dobra, jak coś to znak postawiłem. No ja przyzwałem. Przyzwałeś? To żadnego komunikatu nie dostałem. Przyzwałem jeszcze raz. O, teraz idę. No dobra, to jeszcze raz, może faktycznie go lodem potraktuję. To co, lecimy. Lecimy. Może zamiast krytycznego będę go bił po prostu. Wtedy zadamy większe obrażenia. What? Wow. Grubo. O wiele lepsze. Bazyliczki. O nie, to na nie czekamy tu używać. Dobra, się trochę odsunąłem od niego. Wszystkie już bazyliczki, czy jeszcze są? Chyba wszystkie. Dobra, zmienimy formę. To jest prawie jak awatar, nie? Zostać władcę wiatru. Ale mnie poderwa. Już mi z areny wywaliło. Z budynku wyszedłem, dobra. Po mnie. Ale dasz radę. Pojechaliśmy go. Dostaniesz czy nie dostaniesz? Powinienem dostać. Ruch pokonany. 135 tysięcy. I tornado boskiej bestii. I co, tu nie ma punktu łaski? No wychodzi, że nie. Nie wiem. Tego nie wiem. Wychodzi, że nie ma. Mogliby tu coś dać ciekawego jeszcze za pokonanie go. Jest przejście jakieś, czy mi się wydaje? Jest dalej jakaś... Nie, to wracamy do tej początkowej, z której ruszyliśmy. Ale przeszukam, jeszcze sprawdzę, co tu jest.
I ruszy już tam do tej areny z bossem poprzednimi. Ruszymy dalej, bo tu już więcej nic nie ma, nie? Nie, tutaj już wyczyściliśmy wszystko. No dobra, to tutaj nie ma punktu łaski. Czyli teraz kościół Pąka. I lecimy. Czytałem ostatnio recenzję na TV Gry chyba, na TV Gry Online, drzewopieczęci, talutki, spalić drzewopieczęci, tak, bo to jest ten żar mesmera, nie, czy jakoś tak ten... Tak, to właśnie najważniejszy przedmiot, jaki było można zdobyć. Że właśnie oni grali w Gotika i że wszyscy fani Gotika będą zachwyceni, nie? Powiem ci, mi to tam mechanika walki, to by taka się przydała. Kurde. To się w Kingdom Come, nie? Jakiś blok, coś takiego, żeby to jednak miało ręce i nogi, bo takie odskakiwanie do tyłu i machanie mieczem, to nie w tych czasach, nie? No, od tego już się odeszło, nie? No są No, dynamiczniejsze walki, nie? wyobrażasz sobie teraz w Ghost of, na przykład Tsushima, cofnięcie się do boku i atak? No właśnie taki tryb walki, jak jest w Tsushimie, albo w Asasynach tych nowych, nie? Taki już, to już było takie właśnie bardziej, no ale... No zobaczymy. No coś takiego było w Bloodborne, że unikało się, nie blokowało się w ogóle, bo nie miało się czym, ale ta walka była dynamiczna. Bloodborne była bardzo. No zobaczymy. Ja na razie tu na razie z preorderem to się wstrzymam do pierwszych recenzji. Co pierwsi topowi gracze powiedzą na temat tej gry. No, ja się nie mogę doczekać tego asasyna. No mnie już też coraz bardziej interesuje, coraz lepiej to wygląda, nie? A jeszcze powraca mechanika. No, chyba tak zapowiedzieli na obrazku. No właśnie mają wrócić do jakiejś tam... Coś było o tym. Do rekrutacji asasynów. No dobra, jestem w punkcie łaski, który zwie się Zewnętrzny Mur Enir Ilum. No, ja już tutaj ci znak postawiłem. Ponury Kamień Kowalski. Przy łasce, więc czas zwiedzić ostatnią lokację. No, zbliżamy się do końca. Bossowie nam coraz lepiej idą, bo to jest pierwszy, za pierwszym albo za drugim razem. Do czasu. No, nie mówmy hop, nie? Podejrzewam, że może nie będzie tak źle. Bo to został Radan, tak? Został tylko Radon. A, i tobie jeszcze zostały jeden pozycji questa. Bo zrobiłeś questa z tym, jak to się nazywa? Jeszcze, o kurde, o, Ruiny Palców. Tylko ja dwa razy za ten dmuchnąłem w trąbę. No to jak dwa razy zrobiłeś, no to wróć do tego kościoła, nie? No to wróciłem. Mi kazał jeszcze jakieś miejsce i dał mi trzecią mapę. No i te ostatnie ruiny się znajdują pod nim, centralnie. A, no to widzisz, to nie odkryłem tego. No będę musiał wrócić i... Tam jak odpoczniesz przy łasce i podejdziesz tam do jego tronu, to się ten tron odsuwa. A, no to zrobię to sobie
Solo. I Co tydzień, nie za tydzień nie gramy, to zrobię to samo. czekaj, jeśli dobrze pamiętam, to chyba tam jest nawet łaska ziemię rodzące palce. Tu jest łaska. Jak zakończymy ten odcinek, to ja tam sprawdzę, czy da się tam przeteleportować. To nawet może byśmy razem pokonali bossa. A, no to super. No to możemy zrobić tak. Punkt łaski. I teraz co? Tutaj jest ścieżka. Tu są trendy. Góra jeszcze została. To którą po No. kolei drzwi? Może najpierw tą se sprawdzimy. Bo tu jest winda. A jak tu jest winda, to windę bym zostawił później. Górę sprawdzić. Bo góra też. A nie, tu się urywa. Czyli nic tu nie ma. Tu jakieś ciało leży. No drop jest. Ponury kamień kowalski. Tamta ścieżka na prawo prowadzi na ten plac. No to może możemy windy sprawdzić, nie? Windę? Albo ten plac, jak już tędy idziemy. Sobie wszedłem, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Coś dużego widzę. Trochę czcigodnego ducha. To dobry drop. Mana się skończyła. Szczątkowy róg. A, tam jeszcze jest. Wejście do niego pewnie jest tutaj. O ty, ze świecznikiem na mnie? Przypomina, żeby w niedzielę iść do kościoła. Żeby stanąć w płomieniach, w drzwiach. Co to jest? Poszedłem do groźnego przeciwnika. Tu schodami do góry? Schodami na górę. Lecę już do ciebie. Ładnie, ładnie. Nie to butelka, ale spoko. Zbroja wojownika boskiej bestii. No ja nie dostałem nic. Tam podejrzewam, że jest odłamek ostro drzewa. Nie, spirala. No i jeszcze tutaj na dół możemy zejść. To jest prawdziwie rozbudowany świat, nie?
Tak, końcówka jest mocno rozbudowana. Tutaj korytarz, tutaj co innego. Ale i same te chodzenie po tych korzeniach, podnoszenie tych przedmiotów, nie? No. A tu są No, przeciwnicy. dawać ten odłamek ostro drzewa. Prochy czcigodnego ducha. No i tutaj wszystko. No i mamy. Schody na górę, albo idziemy sprawdzić jeszcze tą windę. Możemy sprawdzić windę, nie? Idzie jesień, blicz coraz bliżej, co? Jeszcze raz? Idzie jesień, blicz coraz bliżej. No, to jest chyba najbardziej wyczekiwana przeze mnie seria. No ja też czekam na to normalnie. Kusi mnie, żeby sobie odświeżyć tą tysiącletnią wojnę. No, no i też druga najbardziej wyczekiwana seria to ten Boruto. No właśnie, nie wiadomo kiedy się pojawi, nie? Miało być tak, że przerwa miała trwać pół roku, a już ile nie ma? Półtorej? No, 1,5 roku już nie ma. O, No ale, zerknął mnie. no bo coś tu jest, nie? A, dobra. To jest droga prowadzi do pierwszej bestii boskiej. No widzisz. No to Już winda sprawdzona. wszystko wiemy. Teraz we wrześniu chyba Dragon Ball Daimao też rusza. Czy Daima? Jakoś tak. Daima chyba. Jest trochę tego, tak wbrew pozorom. No na przykład chciałem obejrzeć tego O. Jujutsu Kaisen, nie? No nie ma nigdzie. Zakazali wszędzie, nie? Tam zacząłem pomału, tam chyba obejrzałem 4 odcinki. No wciągnęło, powiem ci szczerze, mnie. Chciałem powrócić i nagle nigdzie nie ma. No nie ma, bo jest. Nie pamiętam, o co poszło, ale chyba jakieś prawa. Siedź. Dobra, załatwione. Dawaj butelki. Coś tam odda. Odszczepieniem. Szkoda tego Jujutsu, bo to też miało zaraz ruszyć, nie? Trzeci sezon. Ja dużo sobie obiecywałem po tym trzecim sezonie. A będzie problem z oglądaniem. A jeszcze zobaczymy, jeszcze może się coś wydarzy. Ogólnie jak zniknęły te wszystkie. Cały ten portal wbija, no tak to określę. Korzystałeś z tego? Wbijam, no tam zacząłem oglądać tego Naruto, No właśnie, Bleacha. no właśnie. Jak to zniknęło, nie? To się tak trochę posypało to wszystko. A później się przerzuciłem na tego, na Shindena. No ja też, Shinden właśnie, nie? Jeden odłamek. Punkt łaski. No i dobra, to tu zakończymy odcineczek. W następnym odcinku będziemy chcieli spróbować, czy damy radę pociągnąć questa, który rozpocząłem, który znajduje się. Gdzie my ten kościół mamy? Tutaj. Tak, nie, tu. Katedra Manus Mater. Sprawdzimy, czy będziemy mogli ten quest wykonać do końca razem.
i zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego, cześć!